dzisiejszy live dotyczy bardzo, bardzo ważnego tematu, który wypłynął zupełnie na gorąco podczas mojej porannej pracy z dziennikiem i był to temat, który przypomniał mi, w jakiej, mogłabym powiedzieć, matni żyłam przez x czasu, nie mogąc się dokopać, o co tak naprawdę chodzi. I co mam na myśli? Dawno, dawno temu, bardzo dawno temu, będąc dzieckiem, zawiązałam ze sobą kontrakt, zawiązałam ze sobą swoistą umowę, że nigdy nie będę taka jak moja mama. I teraz co się tak naprawdę zadziało? To jakby samo zawiązanie ze sobą tej umowy to jest jedno, ale to, że mamy dwie płaszczyzny, mamy płaszczyznę świadomości i podświadomości. I to, co ja podjęłam, decyzję, którą podjęłam, była decyzją z poziomu świadomości. Obserwując otoczenie, obserwując to, jak to wyglądało w moim domu rodzinnym, podjęłam taką decyzję, że nie chcę takiego życia jak moja mama, chcę być inna i innego życia pragnę. Natomiast co tak naprawdę się dzieje, kiedy spojrzymy na obie płaszczyzny? Świadomość to jest jedno, a podświadomość jest czymś zupełnie innym. I podświadomość w tym brała udział po przeciwnej stronie, ponieważ okazało się, że gdzieś tam ja wciąż będąc dzieckiem czuję się zobowiązana i lojalna wobec mojej mamy i wobec tego, kim ona była. Co to znaczyło? To znaczyło, że przez większość swojego życia dokonywałam różnego rodzaju wyborów i decyzji, kierując się tą zasadą i podejmując decyzję, aby zrobić absolutnie wszystko odwrotnie, czyli wchodziłam w związki inne niż moja mama z moim tatą. Tworzyłam w inny sposób te związki, rozpadały się te związki, ponieważ ich związek trwa już w tej chwili 43 lata, więc robiłam absolutnie wszystko przeciwnie. Podejmowałam decyzje odwrotne niż te, które by moja mama podjęła i one dotyczyły wszystkiego, zarówno mojego życia prywatnego, zawodowego, finansowego, czyli robiłam wszystko odwrotnie. To, że ja robiłam coś odwrotnie, to podsumowując, można by powiedzieć, jak zbierając wszystko do kupy, kończyłam i tak w tym samym miejscu. W pewnym momencie mojego życia zauważyłam, że jakbym się nie starała, to i tak zachowuje się w wielu kwestiach jak moja mama. I owszem, były rzeczy, w których walczyłam i udawało mi się to wygrać w tym, tylko że efekt, końcowy efekt, emocjonalny, bardzo mocno emocjonalny, był dokładnie taki sam. I jakby w żadnej przestrzeni, żadna przestrzeń nie ruszyła mnie w tym kierunku, aby zajrzeć, o co tak naprawdę chodzi, jak kwestie finansów i pieniędzy, ponieważ tu było coś, czego ja nie mogłam przebrnąć, nie mogłam rozpracować, o co tak naprawdę chodzi. Jak to jest, że zarabiając momentami ogromne pieniądze, ja doprowadzam się skutecznie do skraju, czyli robię absolutnie wszystko, co zaprzecza jakiejkolwiek logice. Nie oszczędzam, nie odkładam na nic, nie inwestuję w nic, rachunki i wszelkie zobowiązania płacę jako ostatnie, wydaję pieniądze na rzeczy, które naprawdę nie są potrzebne i co więcej, moment, w którym miałam te pieniądze, no to super, możemy sobie szaleć, ale ja zauważam u siebie pewien schemat działania, gdzie mając niewiele na koncie, podejmowałam zupełnie absurdalne decyzje, kupując coś, co nie jest mi potrzebne. I to były, czasem były to drobne rzeczy, czasem były to większe rzeczy, ale one naprawdę na dany moment nie były mi potrzebne. I zaczęłam nad tym pracować, zaczęłam w to wchodzić. O co tak naprawdę chodzi? Dlaczego to się w ogóle dzieje? Bo to było nieracjonalne. Dla mnie to było zupełnie nielogiczne. Mam kilkaset złotych na koncie, a ja 300-400 zł na koncie, a ja decyduję iść i robię zakupy, gdzie kupuję ileś rzeczy na zapas, które nie są mi potrzebne danego dnia. Wiem, że przez kolejny x czasu pieniądze żadne nie wpłyną, a ja sprowadzam się do takiego dziwnego wzorca mechanizmu, gdzie przestaję mieć te pieniądze. Jakby przepracowując różnego rodzaju rzeczy z przestrzeni finansów, wchodziłam w różne tak naprawdę tutaj
tematy i energetyczne, i pieniędzy, i że nie zasługuję, i że pochodzę z rodziny, z jakiej pochodzę, gdzie super jakoś ekstra się nie przelewało, kiedy byłam dzieckiem. Jakby nic nie przynosiło efektu i rezultatu, nie dawało tego efektu, czyli cały czas byłam w tym samym cyrklu, cały czas w tym samym kółku, ciągle było dokładnie to samo w moim życiu, czyli nieważne ile mam pieniędzy, zawsze kończę pod kreską albo blisko tej kreski. I jak dopiero słuchajcie, moment, w którym zaczęłam zadawać sobie pytania, co ja tak naprawdę robię, to mnie doprowadziło, że ja swoim działaniem w kwestii wydawania pieniędzy, a potem szło to na inne również przestrzenie życiowe, chcę zaprzeczyć temu, co moja mama robiła w domu, temu, jak moja mama zarządzała finansami, bo moja mama zarządzała finansami bardzo dobrze i ona zawsze płaciła rachunki na czas, zawsze dobrze dysponowała tymi pieniędzmi, nawet jak było ich mało, była bardzo, bardzo zaradna. I teraz, co się stało? Ja postanowiłam jako dziecko być inna niż moja mama, a to znaczy, że być inna niż moja mama we wszystkich przestrzeniach. Nie tylko w tych, które mi się nie podobały, ale też i w tych, które mi się podobały. Więc co tak się naprawdę dzieje? My, kiedy zawieramy ze sobą taką umowę, być może również to Ciebie w jakimś stopniu dotyczy, to ta umowa staje się umową świadomości i podświadomości, ale podświadomość staje trochę w opozycji w pewnym momencie. Czyli z jednej strony my będziemy robić absolutnie wszystko przeciwko temu, co widzieliśmy, czyli będziemy starać się być absolutnie inni, ale w rzeczywistości podświadomie nie możemy być inni, dlatego że jesteśmy cząstką naszej mamy i naszego taty i zaprzeczając temu, zaprzeczamy sami sobie. I dla mnie to było coś takiego jak wow, bomba po prostu. Kiedy mi to wypłynęło, ja zobaczyłam, że moje decyzje zakupowe, bazujemy tutaj na temacie finansów, bo to jest jakby najprostsze do pokazania, że ja robię wszystko odwrotnie, czyli co? Moja mama płaciła rachunki, moja mama dobrze zarządzała pieniędzmi, więc ja robię inaczej niż mama, bo nie chcę być jak mama. Więc ja nie płacę rachunków na czas, wydaję na pierdoły, stawiam na pierwszym miejscu rzeczy, które zupełnie nie są mi potrzebne do niczego, dlatego że moja mama postawiłaby je na końcu. Rozumiecie? I to dotyczyło wszystkiego. To dotyczyło relacji, to dotyczyło dbania o swoje zdrowie, to dotyczyło odżywiania, to dotyczyło kwestii finansów, to dotyczyło życia zawodowego, pracy, odpoczynku, wszystkiego, wszystkiego w każdej przestrzeni. Ale przyglądając się z roku na rok, mimo wszystko zauważałam, że ja w wielu tematach i tak jestem podobna do mojej mamy. Szczególnie w tych, których nie byłam w stanie kontrolować, tych, które były bardzo mocno realizowane z takiego automatu, czyli na przykład w reakcjach z moim dzieckiem, w relacji z moim dzieckiem, kiedy zaczynałam łapać się, że ja dokładnie w ten sam sposób reaguję w danych sytuacjach, że ja nawet te same słowa wypowiadam. Tylko to, tak jak powiedziałam, to mi nic nie dało, jakby nie pchnęło mnie, żeby tak głęboko zajrzeć, jak temat pieniędzy i tego, że nie mogłam odnaleźć tego wzorca, nie mogłam odnaleźć powodu, dla którego cały czas robię wszystko zupełnie irracjonalnie, żeby tych pieniędzy nie mieć. I kiedy wszystkie rzeczy wyciągnęłam i puściłam, i moja sytuacja nie uległa zmianie i zaczęłam mocniej drążyć i drążyć i drążyć, wypłynęło to, co miało wypłynąć. Czyli ta umowa, ten deal, który sama ze sobą zawarłam, deal, który tak naprawdę nie jest realny, słuchajcie, kochani, do wykonania. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żebyśmy zaprzeczyli naszym rodzicom, ponieważ my z nich jesteśmy. Nieważne, jacy oni są, jacy oni byli, my jesteśmy cząstką naszego taty i cząstką naszej mamy. I jeżeli sobie kiedyś dawno temu powiedzieliście, czy powiedziałeś, czy powiedziałaś, ja nie będę taka jak mama, ja nie będę taki jak tata, to mimo wszystko gdzieś kogoś musieliście wybrać jako wzorzec. Jeżeli nie mieliście w swoim otoczeniu wzorca, to wasza podświadomość i tak czerpała z tego, co było dostępne, bo to tak wygląda. Musimy z czegoś, na czymś się wzorować. A jeżeli nie, no to zastępowaliśmy to czymkolwiek. Jeśli zrobiliśmy to nieświadomie, a jako dzieci robiliśmy to nieświadomie. Coś nam się nie podobało,
tego nie chcieliśmy, ale nie wybieraliśmy też niczego innego, takiego, co było naprawdę wzmacniające. I bardzo często zauważałam to w wielu, wielu sesjach, jeden na jeden, gdzie osoby przychodziły do mnie i mi mówiły, że nie chciały być takie. Nie chciała być, kobieta nie chciała być taka jak mama, mężczyzna nie chciał być taki jak tata. Ale kiedy przyglądali się swojemu życiu, to okazywało się, że szli dokładnie tą ścieżką i w pewnym momencie wręcz zaczynali zauważać bardzo podobne zachowania, reakcje i działania, co ich mocno frustrowało, ponieważ nie chcieli tego. I teraz jakie jest tego rozwiązanie? Bo rozwiązanie oczywiście, że jest. I co to rozwiązanie powoduje? Słuchajcie, moment, kiedy ten proces przeprowadziłam u siebie, nie da się tego opisać. Naprawdę nie da się tego opisać, bo nigdy w życiu nie czułam takiej miłości w sercu i akceptacji. Akceptacji wszystkiego, co się zadziało też w moim życiu. Ponieważ proces, który przeprowadziłam u siebie, był procesem, gdzie pierwszym krokiem było przyjrzenie się całej tej sytuacji, jaka ona jest naprawdę. Czyli zobaczenie tej prawdy, bo jeżeli my nie zobaczymy tej prawdy, nie wyciągniemy tego na wierzch, nie chcemy sobie czegoś uświadomić, to nie możemy dokonać zmiany. I kiedy to wypłynęło, kiedy wywlokłam to wszystko na wierzch, jak to tak naprawdę wygląda, czego ja nie chcę, co ja chcę, a co mi się nie podobało, co mi się podobało i wyciągnęłam to i zobaczyłam, wtedy zobaczyłam też, jak bardzo bliska jestem temu, jaka była moja mama, jaka moja mama jest. I w całym procesie, poprzez akceptację jej, w medytacji, bo przeprowadziłam dla siebie medytację taką, która była połączona z koherencją serca i trochę również z pracą z wewnętrznym dzieckiem, ale nie poprzez jakiekolwiek uzdrawianie traum, troszeczkę inny rodzaj tutaj spotkania z wewnętrznym dzieckiem, to co się zadziało w trakcie tej medytacji, ja po prostu tak płakałam i w pewnym momencie transformacja, którą zobaczyłam, kiedy to wszystko eksplodowało do góry i stało się lekkie, i tak jakby pewne rzeczy zupełnie puściły, jakieś takie łańcuchy ciążące, kompletnie. A potem kolejnym krokiem było wybranie. Wybranie tego, co chcę, jak chcę, aby moje życie dalej wyglądało, co wybieram, co zapraszam, a jakim rzeczom dziękuję i których już nie potrzebuję. I to był proces, który uwolnił mnie przede wszystkim od tej walki wewnętrznej, ciągłej uważności, żeby przypadkiem nie być takim, jak moi rodzice, czy mój tata, czy moja mama w różnego rodzaju przestrzeniach, ponieważ jako dziecko wybieramy sobie niektóre wzorce, których nie chcemy od mamy, niektóre, których nie chcemy od taty i to nas definiuje, nawet jeżeli tak postanowimy, to podświadomość i tak nas kieruje w drugą stronę. Jak wiele osób zaprzecza i nie chce powielać wzorców rodziców. Tak bardzo dużo ludzi trafiało do mnie z tym tematem. I stąd też pojawił się pomysł, żeby zrobić dla Was warsztat. I ja wiem, bo jutro już zaczynamy wyzwanie 7-dniowe na innej grupie, podnieść swoje wibracje. I wiem, że to jedno na drugie się nakłada. Natomiast jakby nie chcę tego zatrzymywać. Być może ktoś jest tutaj, kto tego po prostu potrzebuje. Być może jest to tylko jedna osoba, która tego potrzebuje, a dla której to ogromne rzeczy zmieni i wprowadzi ogromną transformację, tak jak dla mnie. Więc nawet jeśli to jest jedna osoba, to wspaniale. Widać, tak ma być, widać, ktoś o to poprosił, widać, ktoś zgłosił taką potrzebę, bo już nieraz się to zdarzało. Więc idę za tym, co przyszło. Zaczynamy, słuchajcie, w niedzielę 22... Jeszcze potwierdzę, ale chyba tak, 22 listopada, tak, w niedzielę, zaczynamy 22 listopada i pierwszego dnia mamy live, mamy trening, mamy warsztat, gdzie będziemy pracować z podświadomością, gdzie będziemy wyciągać te wszystkie rzeczy, które tam się schowały, którym zaprzeczamy, których nie chcemy zobaczyć, po to, żeby zobaczyć, jaka jest prawda i po to, żeby móc tą prawdę przyjąć i zaakceptować. I to nastąpi w medytacji, bardzo głębokiej medytacji, w połączeniu z koherencją serca, z wewnętrznym dzieckiem i z Theta Healing, a więc będzie mocno, naprawdę mocno. Ci z Was, którzy ze mną pracują, wiedzą, że ta praca zawsze jest intensywna, ale ten warsztat
On będzie oparty na trochę innych kanonach. Tutaj troszeczkę wejdziemy w przestrzeń relacji między rodzicami a wami tak naprawdę i pewnych przerobienia pewnych wzorców pokoleniowych, puszczenia pewnych wzorców pokoleniowych. I w poniedziałek otrzymacie ode mnie kolejne zadanie, które ma domknąć cały proces, który się zadzieje. I potem tydzień później widzimy się, słuchajcie, na ostatnim live'ie, czyli będą tak naprawdę nasze 3 spotkania na live'ie takim, którym będziemy mogli jeszcze sobie porozmawiać o wszystkim, podsumować to, co się zadzieje, ponieważ chcę Wam dać kilka dni między tymi live'ami na to, aby ta transformacja się działa. Więc grupa będzie otwarta, ja będę na tej grupie, będę Was wspierać, cokolwiek się będzie działo, jakikolwiek będziecie potrzebować wskazówek, jestem do Waszej dyspozycji po to, żebyście czuli się komfortowo i po to, żebyście czuli się zaopiekowani, bo wiem, że proces jest bardzo mocny, wiem, co on we mnie wywołał i wiem, że było potrzebnych mi kilka dni na to, żeby to się wszystko osadziło w transformacji, stąd też moja decyzja, aby to troszeczkę rozłożyć w czasie, dając też Wam możliwość przestrzeni, gdzie możecie się wyrazić, gdzie możecie się dzielić tym, co się dzieje. Także zaczynamy w niedzielę. Potem mamy poniedziałek, a potem tydzień później w sobotę kończymy cały warsztat podsumowującym live'em, pytaniami, odpowiedziami, cokolwiek się jeszcze pojawi w trakcie. Ja to wszystko zbiorę do kupy po to, żeby to spiąć w taką jedną całość. Także kochani, ci z Was, którzy borykają się z tematem wydawania pieniędzy na pierdoły, a potem poczucia, że się człowiek czuje winny, i nie daj Boże jeszcze oddawania tego wszystkiego do sklepu. Nie masz pieniędzy, a lecisz, wydajesz, kupujesz nie wiadomo po co, a w Twoim domu na przykład tych pieniędzy zawsze brakowało, tak? Jeżeli taka sytuacja Ciebie dotyczy. Czy też rzecz dotycząca ciała, tutaj szczególnie dla kobiet, te z Was, które walczą, żeby te swoje ciało doprowadzić do ładu i składu. I nie możecie tego zrobić i nic nie działa, a Wasza mama była osobą otyłą, była kobietą, która na przykład nie dbała o siebie, nie zależało jej na tym, jak ona wyglądała, to jest również przestrzeń, to jest również warsztat, w którym odnajdziesz dla siebie rozwiązanie, dlatego że my jesteśmy bardzo mocno lojalnie związani z naszymi rodzicami. Nieważne, jakie zrobisz postanowienia i umowy między sobą, skupienie jest takie dziecka, że ono idzie w ślady rodziców. Jeżeli w domu był niedobór finansowy, jeżeli była bieda, jeżeli nie było pieniędzy, to choćby nie wiadomo co, jeżeli postanowiłeś, że będzie inaczej u Ciebie, prawdopodobnie ten deal spowodował, że i tak wskakujesz z powrotem na te tory. Jeżeli relacja między rodzicami była niefajna, jeżeli się wyzywali, jeżeli się bardzo mocno kłócili, i Ty nie możesz stworzyć takiej fajnej relacji z partnerem, partnerką i ciągle gdzieś tam się Wasze związki rozpadają i nie jesteś w stanie znaleźć nikogo, gdzie będzie szacunek, bezwarunkowa miłość, akceptacja, zrozumienie, to również w dużej mierze może być przyczyna właśnie całej tej sytuacji, która wynikła w domu. A Magda pisze, ja mam w drugą stronę, jestem chuda, bardzo chuda i trudno mi przytyć. Nasze ciało jest zawsze, ale to zawsze daje nam wskazówki na temat tego, że coś jest gdzieś nie tak. Zawsze. Tutaj jakby nie ma, że boli, tylko kwestia jest dotarcia do tego. Kwestia jest dotarcia. Tak jak mówię, ten warsztat, ten tygodniowy warsztat, który dla Was przygotowałam, on jest stricte podyktowany przede wszystkim tej umowie, jeżeli gdzieś coś takiego się zadziało w Twoim życiu, czyli poczułaś, że nie chcesz być taka jak oni, to potem Twoje życie pokazuje prawdopodobnie coś zupełnie odwrotnego i być może masz odczucie, że tak naprawdę całe życie walczysz z takim niewidzialnym wrogiem i bardzo często upadasz, poddając się z prostej przyczyny. Nie możesz wychylić się poza to, co jest Twoim wzorcem wyniesionym z domu. Nie możesz, nie wolno Ci, taka jest lojalność naszej podświadomości. Dopiero kiedy to wyciągniemy na wierzch, możemy to zmienić. Także kochani, ja wrzucam tutaj link w komentarzu do tego warsztatu. Zerknijcie sobie, jeśli jesteście zainteresowani. Do soboty rano daję Wam
super ekstra promocyjną również cenę na ten warsztat, ponieważ zmiany są niewyobrażalne. I widzimy, że pewne nasze działania, pewne nasze decyzje, pewne nasze ruchy stają się zupełnie inne. I co więcej, czujemy w sobie taką ogromną lekkość, że my już z nikim nie musimy walczyć, my już nikomu nic nie musimy udowadniać, ani nikomu nic pokazywać i możemy po prostu wybierać swoje życie takim, jakim chcemy. A rodzice, akceptujemy ich, szanujemy, kochamy takimi, jakimi są. Taki jest cel tego warsztatu, aby ich przyjąć, aby ich zaakceptować takimi, jakimi są, z wszystkim i z plusami, i z minusami, a my byśmy wyciągnęli z tego to, co jest dla nas wartościowe. Zapraszam Was, kochani, zaczynamy 22 listopada. Będzie bardzo mocno i intensywnie. Także dwie rzeczy dla Was, które przygotowałam. Jutro wyzwanie, w niedzielę warsztat. Skakujcie w te przestrzenie, aby zmienić, transformować swoje życie, aby poczuć lekkość, swobodę i wolność. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa.